Z okazji 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz Niedzieli Palmowej w kościele pod wezwaniem świętego Józefa odbył się koncert pasyjny w wykonaniu Bałtyckiej Filharmonii Młodych pod dyrekcją dziekan Wydziału Dyrygentury Kompozycji oraz Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku Sylwii Janiak. Wystąpili soliści śpiewający w najlepszych operach w Polsce i na świecie. Magdalena Molendowska, sopran, Szymon Kobyliński, bas, koncertujący na najlepszych scenach operowych w Polsce i na świecie. Usłyszeliśmy piękne smyczkowe aranżacje Jana Sebastiana Bacha. Wybraliśmy utwory, które wpisały się w nadchodzącą Wielkanoc, a przede wszystkim obchodzoną Niedzielę Palmową, mówi Szymon Kobyliński. Utwory te są smutne. Opisują boleść matki po stracie syna oraz obrazują muzycznie mękę pańską i nastrój zbliżającego się Triduum Paschalnego. Częścią występu był koncert D-moll na akordeonach w wykonaniu Alberta Welke i Pawła Ratajka. W wydarzeniu słuchacze i zaproszeni goście udali się pod tablicę pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ciepło. W zasadzie. To wszystkim nam się wydaje, jakby to było wczoraj czy przedwczoraj.
ten sobotni poranek kwietniowy był dla nas wszystkim szokiem. Przyjęliśmy to z szokiem i z niedowierzaniem, że jak może samolot z prezydentem, z generalicją, z posłami spaść i wszyscy mogą zginąć. Nikt nie chciał w to uwierzyć, ale to się okazało jednak prawdą. Miejmy nadzieję, że prawda jednak zwycięży. To, co chciał powiedzieć świętej pamięci profesor Lech Kaczyński w Katyniu, do którego leciał 70. rocznicę mordu katyńskiego, że prawda jako ten taki czynnik, który walczy z totalitaryzmem, ona zwycięży. 2008 rok Gruzja, 2014 Krym i kolejne 6 lat Ukraina. Oby Rosja przegrała na tyle, żeby za kolejne 6 lat znowu coś się nie stało. Dlatego musimy robić wszystko, aby Ukraina wygrała. I to jest wojna w naszym interesie. Wojna obronna Europy, wojna demokratycznego świata. To też nie można się godzić z tą narracją, że to jest wojna Putina, bo to jest wojna Rosji. Tak, Niemcy jest. Szczególnie idą w tą narrację. Wojna Putina, żeby pokazać, że była też wojna Hitlera i byli dobrzy Niemcy, a był tylko zły Hitler. Nie ma dobrych Rosjan. Większość, znaczy, oni się zdarzają oczywiście, ale generalnie jest to wojna Rosjan. Rosjanie strzelają, Rosjanie zabijają, a Putin tylko wydaje rozkazy, które są wykonywane i ma ogromne poparcie. Także ja bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście, że pamiętamy nie tylko w Warszawie, w Gdańsku, ale również w Tczewie upamiętniamy i kwiatami, i koncertami. Partnerem koncertu, który odbył się pod patronatem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i posła Kazimierza Smolińskiego, był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.